Witam wszystkich serdecznie. To jest drugi odcinek z serii Tomb Raider. Reason of Tomb Raider, przepraszam. No w sumie Lara Croft. Zakończyliśmy akurat tutaj. Co nam się udało. A to kontynuacja, idziemy dalej. Ok, mamy PD. Pułapki jakieś są, coś tu jest? Nie ma. Wow, wow, wow. Idziemy dalej. O, o. No to się zaczyna znowu. Płyń, Larul, płyń! No to się zaczyna drugi odcinek, kurde. Ostro. Poprawcę fryzurkę, oczywiście. Już się zaczyna ostro. Niesamowite. Udało nam się, tato. Co mam tu zrobić teraz? Tam mam iść. Grobowiec proroka. Muszę znaleźć sposób, by wspiąć się wyżej. Może zdołam podnieść poziom wody. Właśnie. A tutaj jest. Najpierw to rozwalimy. Jest. Tu coś jest ciekawego na dole. Czy nie ma? Nie ma. Okej. Łaź, Lara. Okej. Co dalej? Tam mam skoczyć. Skoczy. Okej, tam. Do góry. Wejdę, czy nie wejdę? Nie. Tu muszę iść, a tam coś jest? Tam jest coś. Ajajaj! I zginąłem. Ale... Jest jedno ale. Bo my coś tam mamy. Tam. Nie wiem, czy ja tu nie zeskoczę. Okej. Niech to. Zaraz tu będą. Tu coś jest, mamy. X. Panie, to niemożliwe. Własnoręcznie przeszyłem serce proroka Dzidą.
Patrzyłem, jak umiera. Jego ludzie zapewne ubrali innego człowieka w szaty zmarłego proroka, aby dalej szerzyć jego kłamstwa. To banda pokonanych, zdyskredytowanych wygnańców. Udamy się na południe i wyrżniemy resztę jego ludzi, ale prorok nie żyje. Przysięga. Tam na dole coś jest. Tam. A czekajcie. Można tam zejść na dół? Ja mam iść tam aż. Ale czy tu na dół można zejść? Tam nie przejdę. Tu bym przeszedł. Czekajcie, skoczę. Chodź do góry. A sprawdzimy. Mamy wodę. Czy ja tutaj tędy przejdę? Oczywiście, że tak. Właśnie co pozbieramy. Okej. Tam już coś jest? Wiadomo, że wszystko będziemy zbierać. Coś jeszcze jest ciekawego takiego? Nie ma. O, tam jest u góry. O, mówiłem. Mapa. Mamy mapę. Bardzo pięknie. Ale to musimy mieć z powrotem. Dobra. Gdzieś tu na dole jest coś, coś jest? Nie ma. A wszystko mamy. Aha! Jeszcze coś mam. Wiem. Okej, mamy to. Gdzie przejdę? Przejdę! Kurde. No chyba tu mamy już wszystko. Tak? O, tu jest list. Dokument. Gdzie on jest teraz? On gdzieś jest albo na dole. Aha, jest tam, dobra. Jeszcze wszystko muszę pozbierać. Jest. Okej, mamy. A, tu jest dokument. No widzicie? Ładnie. Panie, mamy kolejny. Jadę na czele małej armii wiernych, uzbrojonych i gotowych do akcji żołnierzy i mam dobre wieści. Znaleźliśmy grobowiec proroka. Na drodze zaatakowali nas szaleńcy walczący pod sztandarem proroka, ale z łatwością ich pokonaliśmy. Puściliśmy jednego żywcem i podążyliśmy za nim do oazy. To, czy prorok uciekł śmierci, czy kto inny nosi jego szaty, nie ma znaczenia. Wybijemy wszystkich w środku, a grobowiec w końcu spełni swoją rolę. Dobra, przeczytaliśmy. Mamy to tamto. A to idziemy dalej. Coś tu jeszcze mamy? Artefakt. I tu mamy jeszcze skrzynię z monetami.
Gdzie ta skrzynia jest? Aha, ta. Dobra. Tam jest, dobra, pięknie. Mówię. Bardzo ładnie. Mamy. Ktoś jeszcze jest tutaj? Tutaj jest. Wyzwanie za dyma. Tu mamy. O, 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 tam jest. Mamy. Odkryliśmy coś. Kolejny symbol religijny. Ten jest jednak prosty. Wykonany własnym sumptem. Wokół proroka skupiali się wyznawcy z różnych warstw społecznych. Okej, okay, mamy. Może powiększyć, może oddalić. Wiadomo. Okej. Okay. Mam to. Tu gdzieś jeszcze jedna była za dnia. O, jest. Tam jest. Jeszcze jedna. Okej, okay, to chyba wszystko. Jak mi się zdaje. Tak. Czy jeszcze coś tu jest? Nie, tu już chyba nic więcej nie będzie. Nie. Dobra. Płyn. Dobra, idziemy do góry. Tam jest. Up, chodź. Jeszcze gdzieś jest? O, o. Jeszcze dwa. Kurde, ale mam cela. Jeszcze jeden. O Jezu. Pięknie. Twórcy. Kredyty zdobyte w eksploracji. Użyj kredytu, aby kupić pakiety w sklepie. Okej, tu jesteśmy. Idziemy dalej. Okej.
Okej, tu mamy coś. Co to jest? Pułapka? Dobra, to idziemy dalej. Coś. Następny. Posłuchamy sobie. Panie, ostatni wyznawcy proroka zabarykadowali się w grobowcu. Rozbiliśmy obóz i przygotowujemy się do szturmu. Tuż przed zamknięciem bram dostrzegłem człowieka podającego się za proroka i muszę przyznać, jest do niego podobny. Ale to niemożliwe. Nieważne. Przed zmierzchem wszyscy w środku zginą. Zakon Trójcy położy tej herezji kres. Okej. Rycerz u bram. Muszę podnieść poziom wody. Wow! Aha! Wiadomo, że coś tu czy było. Aha, tam muszę skoczyć. Ta ściana wygląda na słabą. Zdaje się, że uda mi się przez nią przebić. Patrzę, czy coś tu jeszcze nie ma takiego. Na mapie? Nie ma. Kurde. Będziemy się męczyć trochę. Udało się. Okej, dalej co? Co dalej? Chyba nie w tą stronę poszedłem. Chyba nie. No, chyba nie. Nie, no dobrze poszedłem. Muszę spróbować wejść na tę belkę. Aha. Okej?
Nie no, zagadki zajebiste. Ups. Nie ma. Nie. Nie. Coś przeoczyłam? Hej, tutaj. Okej. Ustawić ładunki. Proroka. Nareszcie. Artefakt? W środku. Miejmy nadzieję. Otwórzcie to. Ostrożnie. To może być zabójczo niebezpieczne. No, na pewno. Kim u diabła jesteś? Jesteś inteligentną kobietą. Zdaje mi się, że już to wiesz. Trójca. Gdzie jest artefakt? Nie wiem, o czym mówisz. Nie igraj ze mną. Przyszliśmy tu za tobą. Słuchaj. Grobowiec był pusty, gdy tu przyszłam. Nie było w nim ciała, ani tym bardziej żadnego artefaktu. Mądra dziewczyna. O kurwa. Lala, lala, biegnij. Biegnij! Biegnij! Kochana, biegnij! Jest! Symbol. To jest. Ten, co znaleźliśmy, symbol. Dwór Croftów w Anglii. Laro! Mam ci tyle do powiedzenia, nie wiem. Znalazłaś grobowiec proroka? Tak, ale ktoś mnie śledził. Kto? Co takiego? Ludzie, którzy mówią o sobie trójca. Próbowali mnie zabić. O co tu do cholery chodzi? To wygląda groźnie. Grobowiec był pusty, ale zdaje mi się, że szukali boskiego źródła. Artefaktu, którego szukał twój ojciec? To nie wszystko.
Na grobowcu znalazłam ten symbol. Wiedziałam, że gdzieś go już widziałam. Nie dawało mi to spokoju. Właśnie wtedy doznałam olśnienia. Widziałam go tutaj, w jednej z książek taty. Posłuchaj. Zaginione miasto Kityesz. Podobno zniknęło gdzieś na Syberii około XII wieku. Według legend, w przeddzień najazdu Mongołów zniknęło pod powierzchnią jeziora. Co to ma wspólnego z artefaktem proroka? To ten sam symbol. Laro! Jeśli boskie źródło jest ukryte w ruinach zaginionego miasta Kityesz i czeka na odkrycie, to muszę tam jechać. Na Syberię? Żartujesz sobie? Pomyśl tylko, gdyby artefakt naprawdę pozwolił nam odkryć tajemnicę nieśmiertelności, wszystko wyglądałoby inaczej. Choroby, cierpienie, śmierć znikną. Czy ty słyszysz, co mówisz? Johna, tyle razem przeszliśmy. Wiesz, że jeszcze tyle do odkrycia. To może być prawda. Nie obchodzi mnie, czy to prawda. Straciłem już zbyt wielu przyjaciół. Nie chcę stracić też ciebie. Tacie nie udało się wpaść na trop Kityeżu. Poświęcił temu wszystko. Również ciebie. Przestań obwiniać się za to, co się stało. Sam dokonał wyboru. Nie mogę tak tego zostawić. Nie teraz. To wszystko, co mam. Nieprawda! Gdybyś pomyślała spokojnie przez 5 minut, może byś to zrozumiała. Matko. O Jezu. Powstrzymać nas! Niech to, Laro. Co my teraz zrobimy? Ja ich tu naprowadziłam, Johna. Jeśli boskie źródło istnieje, musimy dotrzeć do niego pierwsi. Ruszamy na Syberię. No się dzieje. O się dzieje, dzieje się tutaj. Północna wschodnia Syberia. Teraźniejszość. Laro, jesteś tam? Znalazłem schronienie. Johna, jeśli mnie słyszysz, zawróć. Nie próbuj mnie szukać. Muszę zrobić to sama. Ale się trzęsie. Muszę znaleźć schronienie. Chłodnie powitanie, znajdź miejsce do schronienia. Dobra, tutaj sobie zapiszemy od razu sobie. I tak powiem, to był drugi odcinek serii Rise of Tomb Raider, czyli Tomb Raiderek, Lara Croft, przygody Lara Croft. Mam nadzieję, że wam się podobało. Czekajcie na kolejny odcinek, który będzie też będzie. Zapraszam do łapkowania, lajkowania,
do komentarza dnia, w sumie to samo dwa razy powiedziałem, łapkowania, lajkowania. No i co mogę powiedzieć jeszcze, zapraszajcie innych, żeby to też oglądali. No i co? Ja się z wami żegnam. Pa, pa!